bajka pod tytułem Wszystko się zmienia, czyli o kwiatku z łąki. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a nie, właśnie tak nie było. Po pierwsze, to było u mnie, na łące. A po drugie, całkiem niedawno, bo wczesną wiosną. Poczułem ciepły promień słońca. Nie, to nie był promień. To jakby dotykał mnie bardzo ciepły palec. Ale nie jakiegoś wielkoluda. Ten ciepły dotyk zatrzymał się tuż na moim czubku. Pączku kwiatowym. A ja co zrobiłem? Odwdzięczyłem się, rozkładając swoje różowe płatki. I wtedy stała się dziwna rzecz. Przyleciało na moją łączkę dziwne stworzenie. Takiego jeszcze nie widziałem. Miało skrzydła i tak krążyło, krążyło, gdy w końcu jakby coś znalazło i zatrzymało się tuż nade mną. Chyba znalazło właśnie mnie. To stworzonko miało małą główkę, błyszczące się różnymi kolorami skrzydełka. Nagle swoją główkę zwróciło w moją stronę i powiedziało oto tymi słowami. Mianuję cię kwiatem przeznaczenia. Gdy ktoś cię dotknie, zerwie, zmieni się jego życie. Pomyślałem, jestem tylko kwiatkiem na łączce. Jest nas tu bardzo, bardzo dużo. Jakbym mógł zmieniać przeznaczenie? To jakieś brednie. Ale to stworzenie jakby słyszało moje słowa. A przecież ja tylko myślałem w swojej głowie. Nie czekałem długo, gdy usłyszałem: zobaczysz, przekonasz się wkrótce. I odleciało, a raczej zniknęło. Tak mnie to wszystko zdziwiło, że nawet nie zauważyłem, a już zaszło słońce. Następnego dnia znowu był piękny, spokojny poranek. Słońce znowu swymi ciepłymi paluszkami muskało moje płatki. Tym razem moja główka stała się cięższa i lekko ją schyliłem ku ziemi. A tam na dole działy się dziwne rzeczy. Jakieś inne stworzenia spoglądały na mnie i przemieszczały się poza zasięg moich oczu. Gdy tak rozglądałem się, nagle coś dosyć ciężkiego usiadło na mojej głowie. Okropnie i nieustająco wydawało dźwięki i łaskotało mój środek główki. Nie podobało mi się to coś. Po czym usłyszałem głos. Pewna wróżka powiedziała mi, że jesteś kwiatem przeznaczenia. Och, wybacz, nie przedstawiłem się. Jestem motylem zwyczajnym. Tak, niestety, jestem potwornie zwyczajny. Szkoda gadać. A ty jesteś, kwiatku, nie dosyć, że piękny, to jeszcze potrafisz zmieniać czyjeś przeznaczenie. Chciałbym być motylem królewskim. Proszę, spraw, abym zmienił się w owada królewskiego. Proszę. Ale było moje zdziwienie ogromne. Nie dosyć, że wydaje dźwięki, to jeszcze ja go rozumiem. A te słowa o przydomku królewski? Ja miałbym to spełnić. To już lekka przesada. Słuchaj, no, owadzie, czy jak tam cię nazywają. Jestem zwykłym kwiatkiem. Owszem, odwiedziła mnie jakaś dziwne stworzenie. Też miało skrzydła jak ty, ale nawet się nie przedstawiło. Tylko powiedziało jakieś swoje brednie i odleciało. Nie mam żadnej mocy. Jestem kwiatem, który świat ogląda pierwszy raz. A tak naprawdę to nic z tego nie rozumiem. Kwiat przeznaczenia, motyl zwyczajny, a potem ma być królewski. Powtarzam, nic z tego nie rozumiem.
i już miał odlecieć mój nowy znajomy, gdy pojawiła się nowa istota. Wysoka, z lokami na głowie, a jakie miała piękne, piwne oczy. Och, ta przedziwna istota spojrzała na mnie, na motyla, a nawet przysunęła wzrok do naszej zdziwionej gromadki. Po czym ni z tego, ni z owego odezwała się i znowu zrozumiałem, co mówi. Mamo, mamo, spójrz, jaki piękny kwiat, a na nim jest motyl. Chyba ucinają sobie pogawędkę. Podeszła druga istota, już trochę większa, ale też miała identycznie kręcone włosy. Córeczko, owszem, kwiat jest piękny, tylko tego owada jeszcze nie widziałam. Wygląda tak dostojnie, a nawet jego skrzydełka błyszczą i mienią się kolorami w świetle. A może to jest jakiś szlachetny gatunek, królewski gatunek? A wiesz, córeczko, a może to jest motyl, który służy na królewskim dworze? Nazwijmy go Paś Królowej. I na te słowa mój nowy towarzysz aż zerwał się z mojej kwiatowej głowy i dopiero to zaczął wydawać dźwięki. I furgotał, i jakby bzyczał swoimi skrzydłami. Słyszałeś? Jestem królewski, królewski. Teraz wszystkim mogę powiedzieć, że nie nazywam się zwyczajny, tylko motyl królewski. A widzisz, zmieniło się moje życie. No i odleciał. A ja znowu nic z tego nie zrozumiałem. Na szczęście było o wiele więcej innych ciekawszych rzeczy do obserwowania niż jakieś tam, jak to nazwać, sam nie wiem. Zasnąłem pogrożonymi tymi jakże trudnymi wydarzeniami dla tak małego kwiatka. Następny dzień już nie był taki ciepły. Po niebie przesuwały się chmury i wyglądały, jakby za chwilę miały pęknąć. W pierwszym momencie poczułem delikatne krople deszczu. Również nagle zerwał się wiatr. Strasznie ta pogoda dla mnie zrobiła się niespokojna. Wszyscy moi sąsiedzi, kwiaty, cała łąka nerwowo były poruszane przez niespokojny wiatr. Nagle pod moim płatkiem poczułem delikatne łaskotanie. Pomyślałem. Pewnie jakaś kropla deszczu spływa sobie powoli i żarty sobie robi. Przecież zdaję sobie sprawę, że mnie to łaskocze. Życie na tej łączce nie jest proste. Najpierw przylatują jakieś skrzydlate stworzenia, dziwne rzeczy opowiadają, a teraz jakieś uporczywe łaskotanie. Ale mimo nerwowych porywów wiatru, ta kropla nadal pod płatkiem siedziała i nie dawała mi spokoju. Inne rośliny dziwnie na mnie patrzyły, mimo również niecierpliwego wiatru. Myślałem, że będzie to trwało wiecznie, ale wiatr ucichł, a i deszcz stracił na swej sile. Spod moich płatków wynurzyło się małe zwierzątko. Spojrzało na mnie malutkimi czarnymi oczkami. Witaj, przyjacielu! Jak to dobrze, że wyrosłeś w tym miejscu. Dzięki tobie miałem schronienie, a je muszę przyznać, będziesz doskonałym miejscem na moją zasadzkę i źródło pożywienia. Ale ja nie chcę być żadnym twoim źródłem, chociaż może to być dla ciebie, dla mnie też ciekawe doświadczenie. Jestem tylko kwiatem, a może dzięki tobie będzie ciekawiej, powiedziałem do zwierzątka. Nie minęła chwila, gdy obok mnie i nowego mieszkańca moich płatków pojawiła się nowa istota. Podobnie wyglądała jak poprzednie istoty, ale ta zachowywała się, jakby była niezwykle szczęśliwa i radosna.
Och, znalazłem! Jesteś mój pajączku! A jaki ty jesteś piękny! Oj, przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Władysław Kulczyński. Jestem naukowcem, który bada pająki. A ty? Jak się nazywasz? No właśnie, przecież ty nie masz jeszcze imienia. Patrzyliśmy na siebie z moim towarzyszem i zastanawialiśmy się, czy wszystko jest dobrze z tą istotą. A on nadal mówi swoje. Jaki to cud, że ja ciebie spotkałem na tym wspaniałym kwiecie. Szukam i szukam, a ty spokojnie tutaj sobie siedzisz. A tak byłbym zapomniał. Miałem przecież ciebie nazwać. Mam! Nazwę cię Araniela Opistografa. A wiesz, że jesteś niezwykłym pająkiem, bo masz zielony kolor. I cóż w tym dziwnego, że ten pająk ma zielony kolor. Ja też mam go mnóstwo na łodydze, liściach. Ale istota nie odpuszczała. A wiesz, że jeszcze jak jesteś malutki, to twój odwłok jest brązowy albo czarny, a tak naprawdę zmieniasz się, gdy osiągasz dojrzałość. Zmieniasz kolor na wiosnę i stajesz się zielonym pajączkiem. Dlatego jesteś taki niezwykły i niepowtarzalny. Ten pajączek spojrzał na mnie i widać było, jakby poczuł się dziwnie. Obladł i oczami przewrócił. Zaczął bezwładnie spadać z moich łatków. Na szczęście wiatr poruszył moimi liśćmi i pajączek zawiesił się na niteczkach pajęczyny. A swoją drogą to niezwykłe wytwarzać nić. Pajączku, co się stało? Zapytałem zatroskany. A on mi na to. Nikt mnie jeszcze nie nazwał, a tu słyszę taką piękną nazwę Araniela. I do tego jestem niezwykły i niepowtarzalny. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem o sobie. Jak to dobrze, że dotarłem do ciebie. Duża istota nachyliła się do nas i włożyła pajączka do jakiegoś pojemnika. Muszę pochwalić się, mój pajączku Aranielu, po czym bardzo pośpiesznie odeszła, nie bacząc na skąpaną w deszczu mąkę. I znowu zastanawiałem się, co tutaj na tej łączce dzieje się. Kolejny raz słyszę o przemianie choćby małego pajączka. Tylko szkoda, że już go nie ma. Mogliśmy może i nawet zaprzyjaźnić się. Trudno, pewnie znowu wydarzy się coś ciekawego. Muszę przyznać, na tej łączce nie można się nudzić. Przez parę dni nic się nie działo. No poza rumiankiem, któremu opadły białe płatki. Dni mijały powolutku. Było coraz cieplej. Na mojej łączce zaczęły pojawiać się coraz częściej te wysokie istoty. Chodziły i dotykały każdą trawkę. Mówiły coś o ciszy, spokoju i wspaniałym zapachu łąki. Gdyby te istoty wiedziały, ile tu się już wydarzyło. Pewnego dnia, gdy tak wygrzewałem się w słońcu, podeszła do mnie duża istota z mniejszą. Zobacz, jaki piękny kwiat. Tak piękny jak ty, powiedziała duża istota. Przysłuchiwałem się tym słowom z dużą uwagą. W końcu ktoś nazwał mnie pięknym. Poczułem się dumny z posiadania tak wspaniałych płatków. I nagle poczułem delikatne szarpnięcie. Ktoś mnie uniósł do góry, ale już nie czułem moich korzeni. Rozejrzałem się. Znalazłem się wśród innych zerwanych kwiatów i nagle usłyszałem oto te słowa. Czy uczynisz mi honor, droga pani, i wyjdziesz za mnie?
powiedziała duża istota, wręczając mnie wraz z innymi kwiatami. Ależ było moje zdziwienie i ogromny brak zrozumienia sytuacji. Odrobinę mniejsza istota chyba też nie była mniej zdziwiona ode mnie. Nagle z oczu popłynęły jej łzy i odpowiedziała: tak, bo gdy pojawiłeś się w moim życiu, zmieniłeś się na lepsze, pełniejsze. I na te słowa jeszcze bardziej rozpłakała się. Przypomniałem sobie słowa skrzydlatego stworzenia, które mówiło o przeznaczeniu. Chyba muszę przyznać i uwierzyć w to, że jestem kwiatem przeznaczenia. Za każdym razem coś się zmienia, gdy ktoś mnie dotknie. Chociaż muszę stwierdzić, że to już koniec mojej przygody na łące. Pomyślałem sobie, jak często nie zdajemy sobie sprawy, że napotykając na ludzi, rzeczy, zmieniamy swoją historię, ale i również tych ludzi. Wnosimy ze sobą zmiany, nieustające przemiany. Po tych słowach poczułem lekki, kojący dotyk wody, która, kto wie, może i przedłuży moje życie i znowu może zmienię czyjeś przeznaczenie. Koniec.